posłucha. A teraz pan musi mi się odwdzięczyć. Bob chce się spotkać. Ja się boję, że to może być jakaś wystawka. Pisz do mnie w razie czego. Pisz. Jasne, jasne. Jasne. Bob! 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 A co to jest za miejsce? Bob! Bob! Kurwa, brałem szło! Oooo! Rtek, 100 złotych. To jest dobry moderator. Dziad jego do bana, co on zrobił? Murem za Adim. Bob! Nieładnie Chmielarz. Jak to nieładnie? Powiedz mi, co to jest za miejsce i co ty kombinujesz? Słuchaj. Czy wiesz, czym jest zaufanie? Uf! Uf! Ja wiem, że robić dla psów. Nie musisz tego pokazywać. Posłuchaj, nie robię dla żadnych psów. Opanuj się, dla żadnych piesków tego nie robię. Posłuchaj, jakie zaufanie, kurwa, wczoraj żeśmy współpracowali, kurwa, i jest gruby temat do zrobienia, a ty mi jeszcze mi osądzasz, że cię, kurwa, zajebałem jakieś pieniądze z jakiegoś magazynu, nic nie zabrałem, jestem, kurwa, biedny. Dostałem po prostu w spadku ostatnie rzeczy. Tak, powiedz mi, dlaczego, spotykając się ze mną, nagle chcesz, żebym wziął broń, dajesz mi amunicję, przechodzimy 5 metrów, bo chciałeś zmienić samochód. Zapiszę to. I nagle wyskakuje, kurwa, gliniarz po cywilnemu. Zapiszę to. Posłuchaj, kurwa, skąd miałem wiedzieć? Po prostu wybrałem takie miejsce, bo wydawało mi się bezpieczne. Powiedz, kurwa, co ty z tego masz? Ale pieniądze, nic, kurwa? Nic z tego nie mam, Bob! Ile ci zapłacili? Kurwa, Bob, kurwa, opanuj się, nic z tego nie mam, Posłuchaj, kurwa, czyli, kurwa, sprzedajesz się nikomu się nie sprzedaje, Bob, do chuja wafla! Skąd Jimmy o wszystkim wiedział? Jaki kurwa Jimmy? Kurwa wiedział? Jak? Z gwiazd wyczytał? Z gwiazd wyczytał, kurwa, wszystko wiedział! O trupie, kurwa, o magazynie, wszystko wiedział, wszystko mu, kurwa, wyśmiewałeś i chciałeś spierdolić do mnie i chciałeś, kurwa, jeszcze myju spierdolić. Mało ci tego było, kurwa, że mnie wyzywał, a myju, kurwa, biedny teraz nie dość... Nie dość, że miał trudne dzieciństwo, kurwa, to jeszcze takie rzeczy robisz? Co ty się, kurwa, w gangstera bawisz? Pamiętaj, kurwa, posłuchaj. Na każdego zwycięzcy przypada jeden przegrany. Ty dzisiaj Chmielarz będziesz tym przegranym, kurwa. Widzisz ten kocioł ze sobą? Ta, widzę. Wiesz, jak, kurwa, wygląda suszony chmiel? Bob, za kogo ty mnie masz? Za kogo ty mnie masz? Kurwa, Chmielarz, trufle najlepiej smakują na słodko. Posłuchaj, na spokojnie, Ręce do góry, kurwa, Chmielarz. O kurwa, tylko nie tylko Smitho! Zamknij się, kurwa! Wjebałeś mnie w to bagno! I mnie wpierdolę w jakieś zabójstwo, kurwa! Wszyscy macie przejebane teraz! Ja nie, kurwa! Odpierdolę cię i będę miał spokój od policji, kurwa! Wjebaliście mnie po same uszy w te bagno! Ale... Co ty, kurwa, myślałeś, że ci się upiecze? Zamknij się, bo mi piły, kurwa! Ty sobie stąd pójdziesz, kurwa, my pójdziemy siedzieć za ciebie? Co ty, kurwa, myślałeś? Kurwa, poczekajcie panowie, takie gówno mnie wpierdoliliście. Ale co on ma z tym wspólnego, kurwa, Bob? Zamknij się. Jego też sprzedałeś, kurwa, kogo sprzedałeś jeszcze, mów. Chuja wiecie, wy żeście mnie właśnie w jakieś gówno, wjebali. Policja to jest najwięcej, tyle wiedziałeś, kurwa, że wszystkim powiedziałeś, tak, Chmielarz wie najlepiej, Chmielarz wiedział, że był magazyn. Chmielarz wziął cały towar, kurwa, na A to kto, kurwa, pierdolił z Big Zimimim? Kto pierdolił z Big Zimimim, kurwa? Razem, bo byłeś taki napalony na jakiś, kurwa, magazyn, żeście mi wjebali w jakieś gówno. Czemu potem wyszły kryminalne, kurwa, umundurowani? Do chuja wyszli za nami, kurwa, grupa zorganizowana, chcieli nas, kurwa, złapać. Bob, czemu to było takie podejrzane? Kurwa. Czemu masz złotą kamerę? No to jest Son Eriksson, kurwa, ukradliśmy go. Chuj się to ma. Jasne, panowie, posłuchajcie. To wszystko to jest zbieg okoliczności. Czemu, kurwa, wagosy mnie zawsze ganiały? Czemu, kurwa, psiarnia mnie ganiała? I czemu zawsze ulica miała do mnie problem, kurwa? Ja nie mam nic z tym wspólnego. Po prostu te problemy same do mnie przychodzą i jestem w złym momencie, o złym godzinie, w złym czasie, kurwa. Jesteś konfidentem. Zjebaliście mnie w bagno jakieś kurwa na fajne. Ale co ciebie, jak ja cię kosmito nawet ledwo co znam, gdzie ja cię wpierdoliłem, nawet co... Wczoraj kazali mi szukać jakiegoś magazynu kurwa. No to samo zaczął mi Bob kurwa, zaczął mi kazać szukać jakiegoś magazynu. To wszystko no się... No jebałeś kurwa magazyn, jak nas wjebałeś do kicia. Gdzie kurwa jebałem magazyn? Mojemu szefowi magazyn? Chwila. Ojebałeś jego szefowi magazyn kurwa? Ja jak się dziad dowie, to... O kurwa mać! Na pewno ja będziesz szczęśliwy, gdy to usłyszy. Fajnie kurwa, już sobie nie wrócę do Los Angeles tutaj przez siebie kurwa. Oj. Tak się porobiło. Do kamery będzie tak, przy Chmielarzu. Jak kurwa kończą konfidenci. Jak to kurwa konfidenci? Co ty pierdolisz? Już włączamy muzyczkę. Dziś przestępstwo popełniłeś, więc ja zapuszkuję cię. Łamiąc prawo zawiniłeś, twój krzyk dziś nie wzruszy mnie. Teraz siedzisz tutaj w celi, masz czas zastanowić się, czy chcesz, by wszyscy wiedzieli, że makowca dla mnie jesz. Idziesz siedzieć, nie dyskutuj, bo ja wyjebane mam. Zaraz tu przyjadą służby. Idziesz siedzieć, ram pam pam. Idziesz siedzieć, nie dyskutuj, bo ja wyjebane mam. Zaraz tu przyjadą służby. Idziesz siedzieć, ram pam pam. Podzielimy się na pół, rozsypuj szybko. Dobra, to tutaj dawaj na tym. Dobra. Odsuń się. Co? Stary kurwa, co jak tu będzie oddział policji? Jemu za długo to coś zajmuje. Przejmiesz kurwa mój biznes. Będziesz pulkową mocę. Czekaj, co się kurwa dzieje? Właśnie, co tam robisz, Bobby? Co ty robisz, Bobby? Podłączam coś. Bobby kurwa, nie było mowy kurwa o żadnym klikaniu tutaj. Czy to nie jest bomba? Bobby! Niech będzie w gotowości. Idzie ten psiak! Bobby! Co tu się odpierdala? Jestem. Przybyłem sam. Tak jak chcieliście. Teraz wypuśćcie Chmielickiego. Powiedz im wszystko, co jest grane, kurwa! Zbądź! Dzwoniłeś do mnie, przybyłem sam. Odłożyłem radio GPS. Dobra, słuchajcie, daj mi chwilę. Sprawdzę notatki. Musisz mu dać chwilę. Kim wy jesteście? Jesteśmy w Smithoff i chuj się tam chodzi. Opowiedz mi historię, którą dzisiaj opowiedziałeś Chmielarzowi na lotnisku. Powiedz mu wszystko, kurwa, że mam pierdolony tydzień na tym mieście, bo moja głowa spadnie, kurwa. Kim ty kurwa jesteś, Bob, zbądź, żebym ja ci mówił takie rzeczy. Wypuść człowieka. Nie wypuśćcie go kurwa. Chcieliście mnie wrobić w morderstwo. Ty też kurwa siedzisz w tym po uszy, ja to wiem. Wszyscy siedzimy w tym bagnie kurwa. Kto kurwa teraz dogadać. Dla kogo pracuje? Czy ty dla Chmielarza, czy Chmielarz dla ciebie? Nikt dla nikogo nie pracuje. Nikt dla nikogo nie pracował, to jest po pierwsze. To czemu miała dzisiaj służyć ta akcja? Gdzie chcieliście mnie wpierdolić na dożywocie i kurwa myju wpierdoliliście. Chcieliśmy, żebyś troszeczkę się spocił, chcieliśmy, żebyś troszeczkę się przestraszył. Ale w momencie, kiedy Chmielarz wsiadł za kółko samochodu, ty spierdoliłeś. No i nie mogliśmy ci nawet tego powiedzieć. Dlaczego powinienem ci ufać? I tak naprawdę, mój drogi, to ty bliżej byłeś wpierdolenia makowca niż ten kolega, który tutaj stoi. Niby jak ty wszystko wiedziałeś, kurwa, o mnie. Tak ci się tylko i wyłącznie wydawało. Tak ci tylko i wyłącznie powiedziałem. A ty zacząłeś śpiewać. Więc tak naprawdę kolega, który celuje, powinien zmienić cel. Mówisz, to jest prawda, wjebałeś mnie w te bagno, a sam jesteś, kurwa, konfidentem? Mówiłem, że to Bob, kurwa, wszystko zaplanował. Chcesz biznes w metamorfinie? Stevie, kurwa, to wszystko śmielasz. Zbierasz. Nie wkurwiaj mnie. Odjem Chmielarza, kolektywi. Nie. Mówiłem ci jak jest, kurwa. Panowie, nikt tutaj nie musi zginąć. Przyszliście i chcieliście usłyszeć prawdę. Prawda jest taka. Odjem glinę, Stevie, kurwa, odjem glinę. Chuj, my się pogodzimy, odjem go. Nie odpierdalasz żadnej gliny, Widzisz, kurwa, broni go. Nie. Jakby kurwa z nim nie pracował, to by go bronił? Chłopaki, kurwa, przestańcie, kurwa, ja nie chcę mieć problemu. Ja nie strzelam z pistoletu. Nie, co zrobisz teraz, kurwa? Ja pierdolę, w co wy mnie wjebaliście? Dopiero co uporałem się, kurwa, z UFO i rozpocząłem nowy biznes produkcji metamorfiny i mam jakoś psiołka rozpierdalać. Bobby, wjebałeś mnie w te bagno po same uszy. Wiecie, co jest za zabicie policjanta. Doskonale wiecie, co jest za zabicie policjanta. Będą was gonić, tak, że was, kurwa, wszystkich... Gdzie jest, kurwa, David Richard? Co wszystko w swoim czasie? Jakiego materiału? O co tu, kurwa, chodzi? Przyjechał, kurwa, z Londynu, jest New York Timesa. I chuj się to obchodzi. To ty zaprosiłeś mnie, no... Dobra, jakiś dziennikarzy wziąłeś? Myślałem, że to twoja ekipa. Spokojnie, panowie, spokojnie. Jak to jest jakaś ustawka dziennikarska, to ja stąd spierdala. Zamknij się. Spokojnie, spokojnie. Jimmy, Stevie, uspokójcie się, musimy to jakoś wyjaśnić. Kamery tutaj jakieś rozstawiliście, kurwa? Spokojnie, oczywiście, że tak. Wyjaśnijmy to. Oby wyjaśnić to jak najszybciej, bo pierdolę tu zaraz. To wszystko chyba było nieporozumienie. Tak, też mi się tak wydaje, Bob, też mi się tak wydaje. Kurwa, Stevie jest nieobliczalny, kurwa, biebie nas. I... Sypaliśmy cały biznes. To są jakieś, kurwa, to ktoś to maksy ustawił, ktoś chce się nas pozbyć, rozumiecie? Kurwa, ja wiem, ja wszystko, kurwa, wiem. To ci pierdoleni kosmici. Wszystko, kurwa, ukartowali z FBI, żeby nas wpierdolić w bagno. Każdego posłuchaj. Skończ pierdolić, jacy, kurwa, kosmici. Jacy, kurwa, kosmici. Za dużo masz, bierzesz tej, kurwa, metamorfiny. Sytuacja jest taka. Chmielarz wychodzi, podajecie sobie rękę z Bobem, kurwa, to miał być koleżeński, kurwa, żart, prank i tak dalej. Bob, ty o mało co, kurwa, sam nie zjadłeś makowca, Chmielarz, kurwa, nie chciał źle. Koniec tematu. Przyjechałem sam, bez GPS-a, tak jak chciałeś, wypuszczasz go żywo. Gościu dziennikarzyna wypierdala, gościu od metamorfiny bierze sobie klamę i jedzie do domu. Dobra. Mi się wydaje, że to jest najlepszy układ i to, co było tutaj, to jest, kurwa, tylko tutaj. Myślę, że to jest sprawiedliwe. Jasne. Przepraszam się, Jimmy. Zbijmy sobie tą grabę, kurwa, i tak akcja się już więcej nie powtórzy. Ktoś tam biega, panowie. Lubisz, jak śmierdzi mój chmiel? Lubię, lubię. Siemano, Szymański. Ale no wiecie, o co chodzi. No na samym początku już mnie chujoza musiał. Ja mówię, wypierdalaj. Wypierdalaj, bo w każdym mówię. Kurwa, on urażony, kurwa, i się coś do mnie pruje. Mówię, wypierdalaj. Wypierdalaj, mówię do niego, wypierdalaj! Papa, wjadę mu! Wow! Co wypierdalasz na czerwonym, pokurwiasz? Jak to czerwonym? Jak ty masz czerwone? Ja też miałem czerwone, spójrz, światło się zacięły! Patrz, patrz, odwróć się! No zobacz, no! Ty kurwa, co? Wiedziałem, co chcesz zrobić, ty! Nie ma opcji, nie ma opcji! Posłuchaj, no spokojnie, zachowujmy się tak, jakby tego nie było! Ciao! Co się tak boisz, kurwa? Słuchaj, no, kurwa, jeszcze chwilę i mi bezpiecznik wysiądzie, kurwa, wiesz, nawet nie wiesz, ile mam na głowie, kurwa, gagatku. No, co mam się nie bać, całą furę mi rozjebałeś, kurwa, ja na mechanika, widzisz, nawet szybciej nie jedzie, kurwa. Dać ci na naprawę? No, jakbyś dał radę, no, to tak. Nie za bardzo. Słuchaj, pierwszy raz się na oczy widzę. Ja mam 60. A jakbym mówił do ciebie takim głosem, to byś pamiętał, czy nie? Wiesz co, myślałem tak właśnie, że to ty przez chwilę, kurwa. Fucking sugar, kurwa, wyszedłem z getta, wiesz, że... O kurwa, zaczęło się dymić, słuchaj, tak żeś z getta wylazł, kurwa, coś ty narobił. Przepraszam. Mamy do pogadania, kurwa. Widziałem cię, kurwa, widziałem cię. No, widziałeś mnie, kurwa, mamy do pogadania, rozumiesz? Idę, kurwa, ogarnąć pewne rzeczy i do ciebie niedługo zadzwonię. No, tylko kurwa, żeby to nie było za późno, żebym przypadkiem nie wylądował w pasia. Nie bądź taki, kurwa, śmieszkowaty, kurwa. Mi do żartów nie jest. No dobra. Słyszałem dziwne rzeczy na twój temat ostatnimi czasy. Jasne, posłuchaj, niedługo się odezwę, ogarnę tylko po prostu pewną rzecz i do ciebie dzwonię. Pani posłucha, pani tego ogarnia naprawę pojazdu? Pani tutaj są? Dycha, tak? Tak. Zapiszę. Ale proszę nie gwizdać. Jasne. Kurwa, naprawię tą furę. Nie, na spokojnie. Wie pani, żartowałem tak sobie. Wie pani, ja też nie mam nastrojów do żartów. O, przepraszam, po prostu tak mi jakoś tak coś, kurwa, wzięło. Gagatek. Ja se. Maluch. Maluch. Pani mówi, że nie ma humoru, a ja wiesz... Akurat mam, kurwa, humor. Ja pierdolę. Jedziemy na... Gdzie? Daleko. Gdzie, kurwa, daleko? Gdzie jedziemy, słodziaku? Lubisz alkohol? A lubisz koksik? Lubię. I no to zapierdol mi po pasiku i napijemy się. No wejdź, no chodź. I co, teraz chcesz wyjść i mnie zamknąć? Myślisz, że jestem pierdolnięty? Słuchaj, no było tak od razu, że się ze mną napić, no. Co ty tutaj masz dla mnie? Aha. I co teraz? No i pijesz. Wow! Zabrałaś mnie tak po prostu na butlę wody? Nie. Słuchaj, mogę cię nazywać... Chodź, gagatku. Jasne, mógłbym cię jakoś nazywać, na przykład, te... Atomówka? Możesz, no. Bo słuchaj, atomówka nie chciałabyś może... kiedyś tam wyjść ze mną jakoś, może kawę albo co? Teraz już na drinku byłem, mogę się pochwalić na mieście, że byłem z atomówką na drinku. Co ty jakiś motor jebnęła? Ty, atomowa! No pijana jestem, no. Jesteś tak łatwiejsza teraz, ha? Weź, bo ci kurwa. Co? Nie. Ty, Chmielarz? Gdzie moje auto? Kurde, Chmielarz, widzę, że się zaprzyjaźniliście. David Wolf ci zabrał furę? Kazał przekazać, że ty, żebym ci przekazał, że on ci zajmował furę. David Wolf! Jezus! Jezus! Co się stało? Dobry. Jezus, czy to ty jesteś? Jestem Wielebny Robert. Wielebny Robert. Jezus, czy my się znamy? Ja cię pamiętam. Ła, kurwa. Ale... Widzieliśmy się kiedyś pod wyrocznią. Poważnie? Nie, no inny głos, nie to pamiętasz? Nie są. Właśnie nie za bardzo, kurwa, ty nie byłeś przypadkiem w innym mieście? Nie, ja tutaj. Aha, no to nie, to jednak Jezusa nie znam. Dzisiaj, kurwa, energia rozpiera od tej kawy, kurwa, od tej kawy. Co? Weź go zgaś. Jak to zgaś, kurwa? No bo to twój wózek. Co? Jak to, kurwa? No tak to, kurwa, tak to. A skąd masz mój wózek, co? Co? No jak to kurwa skąd mam? No gadaj skąd masz mój wózek, żeż kurwa, podobno jakiś niejaki David Wolf go zajebał. Nie, co ty kurwa, to ja go... Ty nie znaczy David Wolf, ja go kurwa po prostu ukradłem, słuchaj. Ja zobaczyłem go, zajebałem go... Dobra, nie pierdol kurwa Big Jimmy i dawaj mi te szlugi. Kurwa, to mój temat, bo nimi się zawsze chciało pierdzieć, kurwa! Ty, co ty kurwa? Spokojnie, co ty, kurwa? Sam wczoraj nagotowałem. Co kurwa nagotowałeś? Czekaj kurwa, bo to mój temat jest na 100% kurwa! O kurwa, co jest na mnie tak, Big Jimmy? Zbizon pierdolił gonga! Posłuchaj kurwa, zamierz morda, albo ci kurwa tak zrobię, rozumiesz? Albo ci tak zrobię! Siadaj kurwa do tego samochodu, oddawaj mi kluczyki kurwa, jesteś teraz zatrzymany. Cię coś pojebało? Ty kurwa, kanapkowy świrze! Ty kurwa, chowaj ten kurwa nóż. Nie dość, że ci daję kurwa na samochód. Żeś odjebał tylko półkę paru miesięcy. To by każdy odjebał, to ci daję na furę i ty jeszcze moją zapierdalasz. Posłuchaj kurwa, masz teraz zakaz wpierdalania kanapek. Do odwołania. O, tak kurwa, żebym się nie zesrał. Słuchaj, mam właśnie przygotowaną wiadomość. Wystarczy, że kurwa kliknę jeden przycisk kurwa na ekranie dotykowym i idzie kurwa fama w miastu, że jesteś rozjebusem. Nie, słuchaj, no spokojnie, no już schowałem, to były tylko takie jaja. Pakuj się kurwa do fury. Jasne. I oddaj mi kurwa kluczyki. Kurwa gruba świnio! Kurwa gruba świnio! Spierdala! Spróbuj tylko coś powiedzieć, ty kurwa gagatku! Ja właśnie kurwa tego rozjebunca mam. Co powiedziałeś? Czy kurwa? Co ty powiedziałeś? Słyszałem wszystko! A bo przestanie spierdolić Jimmy, albo się pokłócimy, kurwa! Z kanapki możesz dalej wpierdalać, tylko przestań pierdolić! I się kurwa ogarnij! Co za późno? Za późno, kurwa, już fama poszła w miasto, odjebałeś, kurwa, Chmielarz. Co ty powiedziałeś? Cześć, to kurwa, masz nie, tym nie nożykiem, pod... kurwa, misz, nie podnoś... kurwa, smarować tym nożykiem. Nie podnoś na mnie rąk, nie podnoś na mnie rąk, kurwa. Tak, kurwa, zaraz tu będą chłopaki, kurwa, helikopterem, zobaczymy, kurwa, ci z tego wykaraska. A bo, kurwa, powiesz mi, że nie wysałeś? Albo wysałeś, kurwa. Ty, kurwa. I co, kurwa? Poszła fama, że gruba śpi! Jestem Batmanem! Jestem Batmanem! Wow! Kurwa! Zaczynam tracić kontrolę nad sobą! Wszystkim moich ziomków wypierdalam! Jeszcze Jimmy mówi moją kosę! Co ja narobiłem? Chyba się zaraz rozpierdolę! Nie, no tracę kurwa porowanie nad kierownicą! Tracę porowanie nad kierownicą! O, kurwa! Kurwa, nic się panu nie stało? Kurwa, co z panem nie tak? Ty kurwa Chmielarzu, ty! Wypuszczaj mnie! Wiem, że to ty, tylko ty masz kluczyki do swojego samochodu! Co pan pierdoli? Jestem Neo! Sorry, kurwa, jestem... Lekarz mi powiedział, że jestem na kwasie, kurwa. Jasne, jasne. Cześć, dziecko. Nie no, wiesz co, kurwa? Wiesz co ci powiem? Ty kurwa, ty skurwysynu! Będziesz mi Neo obrażał? Będziesz mi Neo obrażał? Ty kurwa! Ała! Nie, przecież nic nie zrobiłem, nic panu nie jest? Nic panu nie jest? Czekaj... Nic panu nie jest? Jasne. Kurwa, już mi się coś odkleja. Kurwa, jesteś! Mam dziurę w brzuchu jak delfiny. Stół dziób, grubasie! Ja ci zapłacę, zapłacę ci. Nic mi nie zapłacisz. Nie rób mi krzywdy, proszę cię. Dostałem zlecenie od Chmielarza. Czy jak to kurwa od Chmielarza? Mam cię zapierdolić, rozumiesz? Dzwonię do niego. Nie, czemu kurwa zrobiłem? Dzwonię do niego. Posłuchaj, mam tego kurwa jebanego grubasa! Zapierdol go! Zapierdol go! Jasne, ja jadę z nim. Czekasz Chmielarzowi, pierdolić go na puszce będę. Jak przeżyję? Przekaż mu to. Masz przejebane. Nie, panie Neo. Dogadamy się, mam w kurwę kabony, naprawdę w kurwę. Jestem bardzo, bardzo tutaj kurwa bogatym obywatelem. Jestem prawie najbogatszym obywatelem tego miasta, panie Neo. Dobra, robisz mi kurwa, dajesz mi 2-3 koła i cię puszczam. A Chmielarzowi mówię, że się zapierdoliłem. Dobra. Tylko do medyka bym poprosił, do medyka. Dobra, czekaj, spokojnie, już ci kurwa daję 2000. Tej kosy nie dostajesz za darmo, kurwa, kradniesz furę Chmielarzowi, to masz kurwa spokojnie. Teraz na pograniczu. Spokojnie. Ale co ty mi kurwa dałeś jakieś ochłapy, ty? Muszę przejść kurwa, to jest w jednodolarówka kurwa. 2000 kurwa jednodolarówek, co ty kurwa, liczycie potrafić gościu? Dobra, może się kurwa jednak zgadza, a teraz wypierdalaj mi kurwa stąd i to raz. I więcej nie kradnij fury Chmielarzowi kurwa jego mać. Tak, jasne, panie Neo, jasne. O, niech pan zobaczy, tam na kamerze się zapaliła cyferka jakaś. Co? Ty kurwo! Idź mi stąd! Pierdolony goj. Będzie mi kradł pojazdy? Będą mi jeszcze tą 80 tematów wypierdolił. Skąd ma temat, że po nim pierdzę? I czemu mi samochód zajebał? A jeszcze w dodatku powiedział, że się rozpierdolił. Ta kosa mu się kurwa należała. Gruby odpierdala za bardzo, kiedy mu kopiłem tą furę, to mu od siana odjebało kory. Mogłem mu tego nie kupować, kurwa. Wiedziałem, że to był błąd, kurwa. Nie to, że pierdoli jeszcze farmazony kosmitą, że to jest jego fura, to jeszcze teraz się, kurwa, pierdoli wychwala, że ile masz pieniędzy, kurwa. To jego temat, kurwa. Taki chuj, kurwa, taki chuj. Idę się na niego rozjebać. Na razie, Ramusiaku. Wracaj tu, kurwa! Wracaj tu! Masz przejebane, O, masz przejebane, byśmy przejebane. No i ślepy zaułek, kurwa! Ślepy zaułek, grubasie! Właśnie tu cię, kurwa, chciałem dopaść. Latarka w łeb, kurwa, i ty... Co i co teraz? I co teraz, kurwa, gościu? Zajebie cię, rozumiesz? Znajdę cię, zajebie! Jak się, kurwa, na tym jeździ? Ty pierdolony chuju! Nie! Wracaj tu! Ta kosa była dla żartów. Wiesz. Spierdalaj go razem, kurwa! Posuwanie! Ruchanie! Stream ze stania, 24 godziny. Wbijamy top 1 na Twitchu, przebijamy Evrona, Chmielarz stojący, kurwa, 24 godziny. Idę po Coca-Colę. Nie było BW, kurwa. Wow! No, nosiłem kiedyś taką bluzę w 2018. No, widzisz. Kiedy byłem też na patelni, kiedyś rządziłem. Mówili kiedyś na mnie, kurwa, ziarko PDW. Kurwa. Nie. A ty nie chodzisz przypadkiem do tego Barbera, jak on się tam nazywał? Karlen? Nie chodzisz do niego? Barber Karlen? Nie kojarzę, wiesz? Jasne. A ty gdzie chodzisz do Barbera? Ja to jestem z gangu, on się jedna gangu. Czaj. Jedna miłość. Wawagosy, Forum Drive, Balasi, Marabunda, Kripsi, Bloodsi, jedna miłość, żyjemy razem. Czaj. A poczekaj chwilę. Ta. Echo! Powiedz coś! Echo! Samego? A, raz, dwa, trzy! Ta, czekaj. Ty teraz? Masz jakiś podsłuch, kurwa! Ty jesteś gliniarzem! Nie, ty, co ty, kurwa, konfituro, 60 się bawisz, tak? Ty, ziołek! Co ty, kurwa? Co ty? Dawaj ten kapelusz, kurwa, w pizdu, raz. I te buty. Na spokojnie. Wyskakuj z fantów, raz! Dogadamy się. Nie dogadamy się, masz podsłuch, ty kurwa. Dawaj te buty, kurwa! Trzymaj. Dawaj te łabaki. No, spokojnie, trzymaj, proszę. Dawaj, kładź się. Trzymaj, na spokojnie. Nie wiem, bo ci, kurwa, kosa opierdolę. Dobra, stoję tu, czekam. Rzucanie sodu! Skurwa! Dzień dobry. Ja chciałem zapytać panią o coś. Słucham? Taką mam nietypową sprawę. Jaką sprawę? Masz może trochę amunicji? Nie, stary, ja jestem szefem IMF-u, nie mam takich rzeczy. Jasne. O, cześć Chmielarz! Siemano, Wilson! Gdzie żeś cały ten czas był? Na urlopie! No, kurwa. Dobra, posłuchaj mnie, kurwa, wyskakuj z kulek. Masz trochę kulek na chacie? Kupię je od ciebie. Nie no, podam ci, kurwa, ja sam klamy nie mam, chodź. Na chatę? Zapraszam, świecę mam. To twoja fura? No prosto, że tak. Skąd masz taką furę, kurwa, pojebało? Widzisz, trochę się, kurwa, lata w tej pewce, to się ma. Bojówkarze, macie trochę amunicji? Nie, słuchaj, nie chciałem was obrażać, ale pytam na poważnie, kurwa. Taka bojówka, dobra. Już śmieję się, słuchaj. Wiesz, po prostu, jak widzę sułtana, to tak mniej więcej jak sobie myślę, ale to nie obrażam, po prostu, słuchaj. Kupimy trochę, kurwa, amunicji. Masz trochę kulek? Mogę ci sprzedać 20. No to chociaż 20, kurwa. Też ciężko. No to co mówisz, że masz amunicję, jak nie masz w ogóle? No bo jednak nie mam sam, kurwa, wiesz? Jasne, ty, a powiedz mi, a skąd ogarnąłeś tą dziewczynę? Jak się dziewczynę ogarnia do samochodu? To jest Aleksa. Jak też jakiś pakiet blokował, gdzie się pendrive'a takiego zdobywa? Pendrive, ale nie, to jeszcze nie, to nie jest wiedza powszechna. Za kolano łapie. I to trzeba jakiś level mieć, czy jak? Ja, jasne. Level, trzymajcie się gołąbki, na razie! Co? O kurwa, cześć, schowam furę. Nie, ja cię nie znam. Witam! Co masz na pęcie? W sumie wszystko i nic. Masz tutaj. Tylko kurwa tyle rzeczy masz, Wilson! Co? Czekaj. Słuchaj, no zarzucę ci, wiesz. A ile masz kasy? Subskrypcję, Sefcio? Słuchaj, no nieduża. 30 za kulkę. No dobra, niech ci będzie. Wiesz, niech ci będzie. No ja to miałem zawsze pod interesów. Kurwa, widziałem sympatię. Weź, niech ci będzie. Nie no, co ty, tak nie wolno. Nie no, weź, to po prostu takie kurwa żarty. Wiesz, o co chodzi? Kurwa. Diamond. Nie. Boję się ciebie. Boję się ciebie w chuj, Diamond. Dlaczego? No wiesz, jak jest sprawa, kurwa. Śmiejesz się tak. Kurwa, się boję takich rzeczy, Diamond. O kurwa, Diamond! Co ty chcesz zrobić? Diamond! Kurwa! Przejmuję tą chałupę! Przejmuję ten pierdolnik! Przejmujemy ten pierdolnik! BDK! BDK! Kurwa, BDK! Kurwa, kuchenka! Co ci się stało? A, upadłem! Przestraszyłem cię za bardzo! Słuchaj, zrobię ci mały remat w mieszkaniu! Co żeś zrobił? Bawiłem się kijem, niestety wypadł mi z łapy. Zapierdolnię ci w szafę, w lustro, w tą małą komodę i całą tą resztę. Wywróciłem się. A ty potrzebujesz leczenia? Jeszcze się chyba co ty pierdolisz. Kurwa leczenia, ty skurwysynu. Skurwa, zaraz tak powiem, to zobaczysz. Kurwa. Gdzie ten Wilson, kurwa? Gdzie on tam siedzi tam, chuje, ile czasu? Zapierdalasz do urzędu, zmieniać imię. Zdrowy, kurwa. Diamond, śpisz? Jak wygląda, jakby spał? Kurwa, ty. No, to tak ostro od razu, co? Co? Zamknij się? Wilson? Co? Posłuchaj mnie, kurwa gagatku, muszę kupić sobie kurwa Mateusza, musimy ogarnąć Mateusza na mieście, sto pierdolonego kurwa fucking getta! Mam już dosyć kurwa, że nic nie ma co żreć na tym mieście, pierdolone getto kurwa, tak jak już mówiłem, łańcuch na tym getcie spadł z tej pierdolonej zębatki się nie może założyć kurwa. Próbuję te getto naprawić, Wilson, a ty zrobisz to razem ze mną. Idziemy kurwa zrobić jakiś mały drive-by, a masz klamę? Nie. Kurwa, wysiadaj. Dobra. Kurwa. Czy ja ci mówiłem, że masz wysiąść? Czy ty... Ale... Czy myślisz, że ja jestem jakiś pierdolnięty? Czy ja myślisz, że jestem jakiś pierdolnięty? Co ty ze mną pogrywasz teraz, Diamond? Ale schowaj te kosy i mnie nie wkurwiaj. Wsiadaj do tej fury i tak kurwa raz, jak nie będziesz się kurwa... W kurwie. Ale pojebana akcja, Diamond. Diamond, wjechałeś w człowieka. Diamond. Ja przepraszam. Diamond, ja przepraszam! Co ty robisz? Diamond! Ah! Diamond! Nie! Błagam! Diamond! 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 Co ty robisz? Co ty robisz? Diamond! Wilson! Wilson! Świrowałem! Wilson, no przecież się zgrywam! No przecież się zgrywam! Czego tak się kurwa stresujesz, no? Myślisz, że za ile mogę kupić 100 gram białej mety? Ja w sumie to masz rację! Moglibyśmy zapierdolić tą stówę! 550 za sztukę. Ile kurwa? Już mu piszę. 450 minimum. Dobra, jedziemy go skronić. Jedziemy po klamę, wyjmuj klamę. Nie mam klamy. Kurwa! O. O. Może być, dzięki. Tylko kurwa ta z dupy, rozumiesz? Tylko ta z dupy. To cię kurwa Wilson, rozumiesz? Najebie cię. Spokojnie, nie denerwuj się. Jak się czujesz, się pytam? Świetnie się kurwa czuję. Średnio, to jedziemy wpierdolić na misję. Świetnie! Albo będziesz biegał jak ten pojeb tam. O, patrz, bojówka, ty kurwo! Co pan robi, co ty robisz, kurwa? Stój! Załatwiam se furę, kurwa! Nie ma co tak załatwiać fury! No. Ej, gościu, kurwa! Pojebało cię? Niewinnych ludzi zabijać? Prawda. Si kurwa gagatku, cię spotka, kurwa, cię spotka! Co za pojeb? Kurwa. Dobra! Ale chuj, no. Dobra, Wilson! Jezus, kurwa, ale ja kocham adrenalinę, ten Diamond! Tego kurwa znajdziemy, pójdziesz kurwa, zaczekasz samochodzią, bowiem uci w dupę, wyjdziesz, zajebiesz go kurwa, całą w restauracji jeszcze nikogo nie ma, wy kurwy jebane! Czekaj, muszę mu rozjebać tę restaurację, ty spadiniarzu zajebany, czy kurwa! Kurwa, Diamond, z tym kurwa, z tam starym dziadem za tą kasą! Czegoś tam przesył! Na Burger Shota jedziemy w pizdu. Jak mam nie być podkurwiony, Wilson, odpierdolonego fucking W do fucking N albo do fucking G. Jak mam nie być podkurwiony, jak tu wszędzie pusto? Co? Jak za dużo bojówkarzy, to albo nie ma się jak nażreć. Zobaczmy Burger Shota. Najpierw bym tam szedł z tyłu, kurwa, na tą kuchnię i zajebał te kotlety pierdolone, mielone z hamoszczaki. Wilson, tylko spróbujesz pierdolić mi, kurwa, sprawę. Tylko spróbujesz! A z tak to zajebiemy stówę Mateusza i będziemy mieli co walić w nosa. Przecież to może być niesamowite. Prawda, Wilson? W kurwę, Diamond! Zamknij ryja! Nie żyj się tak! Sorry. A co? Śmieje się coś? Ta, śmieszy mnie bardzo. Posłuchaj, po prostu... Tak już się przyzwyczaiłem. Kurwa, ja przyzwyczaiłem tego moniu, jebany. Kurwa, ja przyzwyczaiłem. Siedź tam, kurwa, siedź tam. Nie takim. Tak. Masz może plaster w kształcie krzyżki chmielu? Słucham? No słucham, posłuchaj mnie. No, ty się w końcu. Posłuchajmy Malejka. Potrzebuję plasterka. Na teraz, mam ważną misję. No ale w chmielu to się skończyły, już tyle razy byłeś, że to... Co się kurwa skończyły? Trzymaj ten chmiel i nie marusz. Proszę bardzo, to masz nawet 15 taka. W takim razie 16 taka, masz już dostawę. Gdzie się pan tak porysował? No wypadłem z auta, przecież pani mówiłem, czy pani mnie nie słucha? No ale gdzie? Ale jak to gdzie? Z tobą. Siemano! O jednak ty kurczę, dawno się nie słyszałem! No, idziemy się spotkać i coś porobić. Ale jasne, a powiedz mi, Judy, tak się zapytał prosto z mostu. Masz może kopyto? Jakie kopyto? No takie broń. A ile potrzebujesz? Nie, potrzebuję, żebyś ty miała. Pojedziesz ze mną. Dobra, to gdzie się mogę spotkać? Pod pubem? Jadę kupić stogieta Mateusza na Mirror Parku, jak coś. Jedziemy zapoznać się. Zapoznam się, kurwa, z moją dziewczyną. Masz dziewczynę? A co, nie mam? Myślałeś, że nie mam? Się morda w kubeł, Dobra. No. Mówiłeś coś? Co? O, się wydawało. Masz klamę? Przyszykuj tę klamę, kurwa. Gdzie ty wkładasz głowę? Gdzie ty wkładasz ten twój... Skurwił! Swymuj ten łeb, jebany! Sorry. I kurwa, co to za kubeł? Pizdu ty coś jakieś, ty kurwa. No, miałem w kieszeni, akurat po kurczakach. Szybuję, co bym pierdolnął. Siemano! Siema! Ja nie mogę, ty jesteś dziewczyną Chmielarza? Nie, Wilson tak gadał tylko. To jest mój nauczyciel i brat biedny. Tak, właśnie teraz jedziemy na lekcję, kurwa, jedziemy skroić gagatków na stogieta Mateusza. Dobra. Jasne, na pewno niczego nie może spierdolić, jedziemy właśnie na GPS-a. Muszę ci coś powiedzieć. Jak wyjechałeś do swojej nowej dziewczyny, nic się tak długo nie było, to zabijałam człowieka. Judy, czy ty mnie chcesz w jakieś problemy wpierdzielić? Ja już mam za dużo na głowie. Od kiedy Trevor zniknął, nie radzę sobie, kurwa. Jak to Trevor zniknął? Jeszcze tydzień temu z nim rozmawiałam. Nie mam pojęcia, nie widziałem go w kurwa czasu poza jednym dniem na 2 godziny. Zaczął ze mną... A w sumie, kurwa, nie będę już mówił, z kim ja współpracuję. Dobra, nieważne, jedziemy na akcję. Jedziemy zapierdolić 100 geta, prawda, Wilson? Czekaj, bo ktoś o tym nie mówi. Ivy, Wilson, ćwicz, bałtyta jest. Co to jest? Ty, kurwa, Wilson, przygotuj się. Masz klamę, Judy? Mam. Dobra, jak powiem to kurwa wysiadacie i celujecie z tego pierdolonego motherfuckersa. Jasne, przepraszam. No Judy, dawno się nie widziałem, mam nadzieję, że cię w żadnego potem nie wpierdzielę. Nie, spokojnie, jak coś to sobie damy radę, nie? Tak. Zawsze dajemy. O kurwa. Ja pójdę i to załatwię. Mamy wyjść? Nie, no czekajcie na razie. Dobra. Siema! O kurwa, łeu! No ta. No, 45 koła będzie. 45 koła? Czekaj, to już chyba źle policzyłem. Ty mam przy sobie, kurwa, 40 000. No dobra, może być i 5 koła, kurwa, nie będę powiedzieć. No dobra. No to tak, łeu! Co za kurwa? Co kurwa? Dawaj ten pierdolony temat, myślę, że kupił od ciebie za taką cenę? O ty kurwa. Chodźcie tutaj! Kurwa, łeu! Chmielu, kurwa. Szybka wymiana, kurwa. Rozumiesz to? Nie będziesz naliczał ludzi na 45 000 za, kurwa, białą metę. Zaraz puszczę, kurwa, jak to robić w laboratorium i wszyscy zaczną to gotować. Albo zniżysz te ceny, albo ci kała jeszcze naliczę. Nie mam co wywołać, celujcie do niego. Jak mnie nie tepną, to będę udawał sen. Kurwa, daj mu coś, to odjebał! Zajebał nam klamy! Ty chuju jebanych, w coś ty mnie wpakował! Ale czekaj, mi się coś śniło chyba, tak? Chmielarz, kurwa! Nie denerwuj mnie! Chwila, Wilson, wyślij mi swoim SMS-em twój numer buta. Ale to są kurwa... Ci ludzie to są zjebani. Słuchajcie, ten gość wam wszystko zabrał? Znaczy klamy tylko zabrał. Kazał nam rzucić i zabrał. Co za kurwa gagatek. Posłuchajcie, pojedźmy pod apartament, ja muszę sobie odłożyć chociaż połowę tego tematu. W końcu mam kurwa chociaż... Zajebałyśmy ten temat? No mam 100, dałem mu 50 chmielu za to kurwa, ale jak widzicie kurwa musiał idiota się tak zachować. Jasne, zapomnieć do sklepu. Generalnie mam chyba w ogóle tydzień czasu. Na co? Na to, że w innym wypadku chyba usiądę na krzesło elektryczne. Jak to? Co ty zrobiłeś? Posłuchajcie. Kupcie co trzeba, ja wam opowiem. Dobra. Dobra. Aha. Pewnie, co ty tak na te kolana, to sobie kurwa poczysz całe te spodnie. Ja tak ostatni raz robiłem, jak byłem kurwa w przedszkolu. Co ty kurwa? Sorry, ale to jest... Ja mam masło na tych spodniach, wiesz? I... jak byłem mały, to wpadłem do kociołka z margaryną, bo na masło nie było spać. Siemano, Gilsilver. Jasne. Coś wam pokażę. Dobra. Odwróćcie się. Aha. Odwróćcie się. No i co? Nie no, Chmielarz, no! Którego? Którą? Ciebie czy jego? Chmielarz, co ty robisz? Nie no, świrowałem. Chciałem po prostu was wydygać. Słuchajcie. Czeka mnie krzesło elektryczne, ja kurwa nic nie zrobię. A byliśmy ostatnio na... To jest długa historia. Ludzie myślą, że strzelam z dupy, że jestem 60. Chcieli mnie wczoraj też odjebać, ale... Nie wyszło im, w końcu żeśmy się pogodzili. Nie, to jest kara śmierci dla nas, tym bardziej. A kto to jest Spadino? Właściciel restauracji. No i generalnie mam kontakt z gościem, który mi ubłagał ten tydzień. Znaczy, może on też wali w chuja, ale no nie wiem. I to generalnie temu gościowi trzeba go przekazać. Nie chcę wam za bardzo mówić, kto to jest, ale no...